Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, wprost sandboxa i chciałem pograć sobie troszeczkę medami, zobaczyć jak się gra nimi po tych wszystkich zmianach. Zobaczcie, na pierwszy ogień Centurion Action X i zobaczmy jego parametry, 340 obrażenia i 270 penetracja, z tym, że problematyczność jest taka, że oczywiście ta penetracja jest o tyle na chwilę obecną dużo słabsza ze względu na to, że tracimy ją w miarę oddalania się pojazdu od nas, czyli jeżeli mamy pojazd daleko, no to wówczas ta penetracja na dłuższą metę będzie zmalała, no i przez to będziemy tracić też tą dosyć i tak obciętą penetrację. Pierwszy strzał T-62A i od razu zgąskowany, no i ma gość pozamiatany, bo jeszcze dodatkowo udało mi się wtrynić w niego tutaj jeszcze dwa pociski typ 5 Heavy. Oczywiście trudno jest go pokonać, trudno jest go przebić, dlatego też takie powiedzmy sobie szczerze, strzał, ale nie miało żadnej racji bytu ze względu na to, że ciężko będzie troszkę tutaj go przebić. Pierwszy strzał w STB-1, no i niestety ding i tyle. Jak się gra teraz medami? Powiem szczerze, że dużo inaczej, jest duża zmiana, no i powiem szczerze, że dużo osób zaczynało narzekać, że to nie jest World of Tanks, tylko World of Meds, ze względu na to, że medy mając naprawdę niesamowitą penetrację i możliwość, dodatkowo szybkie przeładowanie, możliwość strzelania w ruchu, czyli w czasie dosyć dobrą mobilność, te medy zaczynały coraz bardziej rządzić na polach bitew World of Tanks, no i przez to ciężko się gra innymi pojazdami typu heavy tanki, typu artyleria, bądź też i te deki. No i przez to właśnie Wargaming testuje właśnie taką opcję typu możliwość zmiany tej penetracji, żeby te medium tanki nie rządziły gdzieś z daleka, nie próbowały tutaj właśnie tylko i wyłącznie snajpy, tylko mogliby próbować bardziej wymuszać na tych graczach objeżdżanie, kombinowanie, po to, abyśmy tutaj mieli lepszą możliwość prowadzenia rozgrywki. No i tak to mniej więcej wygląda, że w tym momencie mniej jest tej snajpy, mniej jest możliwości snajpienia gdzieś z daleka, więcej strzelania, więcej takiego strzelania z bliskiej odległości, więcej objeżdżania. Oczywiście na serwerze Sandbox dużo graczy jednak mimo wszystko próbuje starej techniki walki, starego sposobu walki, no i przez to właśnie gdzieś tam wyjeżdżają sobie na stare narodowe miejscu i próbują strzelać do tych pojazdów, do tych ciężko pancerzonych pojazdów typu S100, jak Panzer S100, Maus. No i powiem szczerze, że wygląda to mizernie ze względu na to, że takiego Mausa, który będzie tutaj jechał gdzieś i próbował grać na pancerz, no to już w tym momencie nie ma tak łatwo z przebijaniem ze względu na to, że no jest to już pojazd bardzo, bardzo ciężki do przebicia do takiego meda, który jest w pewnym dystansie od tego pojazdu. No dobra, ja tu gadu, opowiadam mniej więcej o tych wszystkich zależnościach między heavikiem a mediumem. No jak widzicie, mój team daje w pewnym momencie ciała, ja mam drugiego frega, 10 do 12, no i mniej więcej tak to wygląda. 653 obrażeń, mogą jeszcze mi zabrać i taki jeszcze strzał rozpaczy, jak pancer jest to, po to, żeby tutaj cokolwiek dobić, jeszcze zrobić jakiś damage, no i tyle. Rosyjski gracz, dla niego nie ma to znaczenia, czy wygrywamy, czy przegrywamy. Ważne, czy może nie tak. Nie jest dla niego ważne, żeby
zrobić jak najlepszy wynik. Ważne jest, żeby tę bitwę wygrać, więc nawet w takim, tak jak w tym przypadku, oni nie przejmują się tym wszystkim. Wolą wygrać bitwę i żeby zrobić to za wszelką cenę, nawet kapują bazy. Dosyć często zdarza, dlatego też mnie to osobiście wkurza, no ale co zrobić. Oczywiście porażka, no i cóż, nic więcej się nie udało wyciągnąć z tej bitwy. Oznaka mistrzowska trzeciej klasy, więc szału nie ma. 4714 obrażeń, czyli najlepszy wynik w swoim teamie. Grill 15-0, V215B 300 damage'u. Z drużyny przeciwnej, jak pancer jest to ten, którego jeszcze tam delikatnie jeszcze poczęstowałem na zakończenie, też zrobił 4300 damage'u, więc no, tak to mniej więcej wyglądało. I podsumowanie, to jest akurat już na mniej istotne. Tak to mniej więcej wygląda Centurion Action X. Dobra, w dalszym ciągu celność, odrobinę słabsze obrażenia, bo o 50 obrażeń, no to jednak sporą różnicę robi. Na razie to tylko testują. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. I na pewno część graczy na serwerze testowym, którzy będą próbowali grać medami w dalszym ciągu w taki sposób, jak do tej pory, czeka niemiła niespodzianka. Już za niedługo następne odcinki z grania różnego rodzaju medami. Zobaczycie, co jeszcze Was czeka. Dzięki. Trzymajcie się.